W dzisiejszym odcinku: Soldicz przed debiutem na gali w Stanach. Czy Materla zawalczy na freakowej gali? Alvarez marzy o walce z Diazem. Czy Ngannou zawalczy dla One? Okniński zaskakująco o gali Koloseum 2. Damian Janikowski, zawodnik kategorii średniej KSW, zdradził kilka istotnych szczegółów dotyczących swojej sytuacji w organizacji. Z powodu kontuzji ręki nie mógł stoczyć walki na gali KSW 80 w Lublinie z Tomem Breeze, ale ma już zakontraktowany kolejny pojedynek i zna szczegóły dotyczące daty i rywala. To będzie ostatni pojedynek w obecnym kontrakcie z KSW, ale organizacja już prowadzi negocjacje dotyczące podpisania z nim nowej umowy. Janikowski może pojawić się na lipcowej gali KSW 84, ale jeszcze nie wiadomo, z kim się zmierzy. Zawodnik KSW Bruno Santos zaapelował na swoich mediach społecznościowych o kolejny występ pod szyldem polskiej federacji. Brazylijczyk stoczył dotychczas 4 pojedynki dla KSW, w tym 3 walki o pas, a pomimo bilansu 1-3 zajął 5 miejsce w rankingu kategorii koguciej. Santos czuje się gotowy do powrotu do klatki KSW. Przed swoim debiutem w Stanach Zjednoczonych na gali One Fight Night 10 Roberto Soldicz podziękował swoim fanom za wsparcie w karierze, w tym także kibicom z Polski. W rozmowie z MMA Underground były podwójny mistrz KSW poruszył temat swojego kolejnego wyzwania oraz wsparcia, jakiego doświadcza ze strony kibiców. To jest historia. Napiszę historię. Pracuję na swoje dziedzictwo. Zawsze staram się dać z siebie wszystko. Dać widowisko ludziom, którzy mnie wspierają. Cały bałkański region. Bośnia, Serbia, Macedonia, Czarnogóra. Wiele krajów mnie wspiera. Niemcy też. Oczywiście Polska. Nigdy nie zapomnę o Polsce. Mam tam wielkie wsparcie i to dla mnie naprawdę dużo znaczy. Mam najlepszych fanów. Soldicz wyraża również swoje zadowolenie z możliwości walki w USA. Naprawdę to dla mnie wiele znaczy. Spełniające się marzenie. Mówiłem to już wiele razy. Zawalczę w USA, a biłem się na Filipinach. Jestem z małej wioski. Nie mogę w to uwierzyć. Roberto Soldicz wypowiedział się także na temat swojej pierwszej walki dla One Championship, która nie zakończyła się dla niego pomyślnie. Po utrzymaniu uderzenia w krocze, pojedynek został przerwany, ponieważ Soldicz nie był w stanie kontynuować walki z Ramazanowem. Pierwsza walka z Ramazanowym mi się nie podobała. Wszyscy wiedzą, co się wydarzyło. Uderzenie poniżej pasa. Byłem naprawdę smutny, że nie pokazałem swoich umiejętności. Teraz to czas, żeby je pokazać, bo walczę 5 maja w Ameryce. Jestem tym bardzo podekscytowany. To jedno z moich marzeń. Jestem gotowy, czuję się świetnie. Jeśli podoba Ci się nasz content, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz zapraszamy do subskrypcji kanału MMA Info. Czy Michał Materla, były mistrz KSW, będzie walczył w przyszłości we freakowej organizacji? W wywiadzie na kanale Klatka po Klatce Materla ujawnił, że już teraz otrzymał interesujące propozycje od freakfightowych organizacji. Był Octagon, były organizacje freakowe. Musiałbyś zapytać Norberta. Nie chcę przekłamywać, żeby nie wymienić kogoś, a potem ten ktoś powie, że takiej sytuacji nie było. Rozmowy były dosyć zaawansowane. Jeszcze mniejsze organizacje były, które próbowały zobaczyć, czy mają siłę na to, żeby zmierzyć się z moim nazwiskiem. Chodzi o sumę oczywiście. Materla nie wykluczył występu we freakowej organizacji. Nie wykluczam freaków. Nawet jeśli walczyłbym w organizacji freakowej, to byłby pojedynek sportowy. Jeżeli miałbym na koniec kariery zarobić fajne pieniądze, to dlaczego miałbym z tego nie skorzystać? Jeżeli KSW nie chciałby sięgać po moje nazwisko. Patryk Tołkaczewski w wywiadzie na kanale TV Reklama odpowiedział, czy jego przeciwnik będzie mieć nad nim przewagę z racji tego, że trenuje z Arturem Szpilką, z którym się znają. No jak Artur Szpilka mnie zna, to wie, że na moją prawą rękę lepiej nie podchodzić, także mój rywal jest mańkutem, na prawą sam podejdzie, prędzej czy później. To jest MMA, to są piątkówki, to nie są duże rękawice, także czuję, że to będzie mój czas. Kacper Miklasz szybko stoczy kolejny pojedynek w klatce. Tym razem na gali Quest 3 w Krośnie 27 maja. Po serii dwóch wygranych z rzędu, w tym roku przegrał już raz z Maciejem Gąsiorkiem i został podany przez Paula Gnazę. Jego przeciwnikiem na nadchodzącej gali będzie Mateusz Kowalski. Czas wjechać i rozjechać. Dwóch byłych zawodników. Gromda wjeżdża do klatki. Idziemy po kolejne zwycięstwo. Jazda z tematem. Oznajmił w mediach społecznościowych Miklasz. Eddie Alvarez szuka nowych wyzwań po rozstaniu z UFC od 2018 roku. W ciągu 4 walk dla One Championship wygrał 2, jedną przegrał i jedna została uznana za nieodbytą. Na ostatniej gali walczył na gołe pięści z Chadem Mendeszem i wygrał niejednogłośną decyzją sędziów. Podczas rozmowy z Arielem Helwanim omawiał swoje plany na kolejny pojedynek. Gościu, czuję, że produkuje się na marne. Jednak myślę, że ja przeciwko Nate'owi Diazowi w tej formule byłoby pięknie, ale on nie chce ze mną walczyć. Jestem przekonany. Nie wiem, dlaczego tak jest. Pomyślałem, że może tutaj, na gołe pięści, bo go nie obalę i nie zbiję. Zawsze przeszkadzali mu zapaśnicy, którzy go wywracali. On myśli, że to oszukiwanie, jeśli go obalisz czy kopniesz. Myślę, że starcie z Nate'em byłoby kurwa piękne. Dajcie mi walkę, która ekscytuje fanów.
Organizacja One Championship i Francis Ngannou nie doszli do porozumienia po długich negocjacjach, co oznacza, że Kameruńczyk szuka nowej organizacji po opuszczeniu UFC w styczniu. One Championship wycofało się z rozmów, ponieważ nie znaleziono pełnej zgodności między stronami. Spotkałem się z Francisem wczoraj. Rozmawialiśmy przez prawie 3 godziny, powiedział szef One. One Championship zdecydowało się wycofać z procesu licytacji usług Francisa Ngannou. Po dokładnym zastanowieniu zdecydowaliśmy się nie przedstawiać naszej końcowej oferty. Francis to dobry człowiek i dobry mistrz. Życzę mu dalszych sukcesów i szczęścia. Na koniec dnia nie czułem, że Francis i ja jesteśmy w pełni zgodni w kwestiach nie mających związku z finansami. Nie nadajemy na tych samych falach, ale to nic osobistego. To po prostu brak zgodności. Wkrótce odbędzie się ważny bokserski pojedynek pomiędzy Joshuą a Wilderem. Obaj są uważani za potencjalnych przeciwników dla debiutującego w boksie Francisa Ngannou. Artur Mazur z kanału Klatka po Klatce przeprowadził wywiad z Maciejem Kawulskim, szefem organizacji KSW. W trakcie rozmowy poruszono kwestię planowanego pojedynku między Mariuszem Pudzianowskim a Arturem Szpilką. Kawulski wyraził swoją opinię na ten temat. Ja na temat walki Pudzian vs. Szpilka mam tylko jedno do powiedzenia. Tutaj naprawdę nic nie wiadomo. Miłośnikom hazardu proponuję wstrzemięźliwość. Jak kiedyś robiliśmy firmowe zakłady, jak wystawialiśmy kursy dla bukmacherów, nam nie wypada. A pewnie nawet nie można. Ja w każdym razie nigdy nie obstawiałem, ale wystawiałem kursy. To naprawdę rzadko się myliłem. Jeżeli nadal ta część we mnie jest, to mi podpowiada, że to cholernie ciężka walka do wytypowania faworyta. Frank Mir udzielił wywiadu Jordanowi Ellisowi z portalu TalkSport i został zapytany o to, czy uważa, że był sprawiedliwie wynagradzany za swoje walki w UFC. Były mistrz szybko odpowiedział, że tak nie było. Nie, absolutnie nie. Posłuchaj, dla przykładu widziałem drugą walkę Fury'ego z Wilderem. Według tego, co słyszałem, to ja i Brock Lesnar sprzedaliśmy więcej pay-per-view na nasz pojedynek. Posłuchaj, zarówno Fury, jak i Wilder zarobili grube miliony. Tymczasem ja nigdy nie osiągnąłem zarobków w wysokości miliona dolarów. Nigdy nie zarobiłem siedmiocyfrowej kwoty. To sprawiło, że zacząłem się nad tym zastanawiać. I zdałem sobie sprawę z tego, że ja byłem w walce wieczoru gali UFC 100, nie zarobiłem siedmiocyfrowej kwoty. A ci goście w bokserskim ringu zarobili ośmiocyfrowe kwoty. Zmiażdżyło mnie to. To wtedy pierwszy raz zadałem sobie pytanie. Skoro karta wygenerowała 50 milionów dolarów, to kto tak naprawdę zarobił te pieniądze? Jest to jedna z rzeczy, którą chciałbym zmienić w tym sporcie. Przykładowo, jeśli zarobek na gale wynosi 25 milionów, to firma powinna zgarniać z tego 10 milionów, natomiast cała reszta powinna być dzielona na pensje dla zawodników. Piotr Strus, weteran organizacji KSW, dołączył do sztabu szkoleniowego Krzysztofa Głowackiego przed jego debiutancką walką w MMA na gali XTB KSW Koloseum 2 na Stadionie Narodowym. Strus będzie dbał o to, by do świetnych umiejętności bokserskich Głowackiego szybko dołożyć podstawowe techniki stosowane w klinczu i w parterze. Krzysztof Głowacki poinformował o rozpoczęciu współpracy ze Strusem na łamach swojego Instagrama. UFC opublikowało oficjalny plakat promujący 31. edycję programu The Ultimate Fighter, którego transmisja ruszy 30 maja na kanale ESPN. Tym razem jako trenerzy wystąpią Conor McGregor oraz były mistrz Bellator MMA Michael Chandler. Program ten odegrał znaczącą rolę w rozwoju organizacji i jest jednym z najbardziej znanych reality show sportowych na świecie. Iwana Petrowicz, mistrzyni kategorii muszej w organizacji RSFC, zmierzy się z Luaną Karoliną na gali UFC Vegas 76. Wydarzenie odbędzie się 1 lipca w obiekcie UFC Apex w Las Vegas. Petrowicz wygrała 4 walki przeciwko polskim zawodniczkom, a Karolina powróci do oktagonu po 2 porażkach z rzędu. Artur Szpilka, który przygotowuje się do walki z Mariuszem Pudzianowskim, postanowił podszkolić swoje umiejętności MMA na sparingach w klubie Arachion Olsztyn. Treningi prowadzone były pod okiem trenera Szymona Bońkowskiego i Pawła Derlacza. Szpilka podzielił się tą informacją na swoim koncie na Instagramie. Spary 4 razy po 5 minut. Dziękuję panowie, au! Napisał pod postem Szpilka. Mirosław Okniński, znany trener MMA oraz założyciel klubu Akademia Sportów Walki Wilanów, zaskoczył swoich fanów pozytywną wypowiedzią na temat KSW. W swoim ostatnim wpisie na Instagramie trener zaprosił fanów na zbliżającą się galę XTB KSW 83 Koloseum 2, która odbędzie się 3 czerwca na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie, nazywając ją świętem MMA w Polsce. To nie pierwszy raz, gdy Okniński wyraża się pozytywnie o KSW. W ostatnim wywiadzie dla fansportu.pl skomentował poziom organizacji i stwierdził, że KSW jest numerem 1 w Europie, jeśli chodzi o MMA. Organizacja Silesian MMA ogłosiła właśnie, że głównym wydarzeniem jubileuszowej gali Silesian MMA 10, która odbędzie się 10 czerwca w Będzin Arenie, będzie obrona pasa mistrzowskiego wagi lekkiej przez Krystiana Blezień. Jego przeciwnikiem będzie Ukrainiec Edward Demenko, który ma na swoim koncie porażkę na gali KSW 74 i teraz stara się odbudować rekord, aby w przyszłości ponownie dostać szansę występów na galach KSW.
zawodnik KSW Arkadiusz Wrzosek, pojawił się na meczu Legii na PGE Stadionie Narodowym, gdzie zawalczy podczas gali XTB KSW 83 Koloseum 2. Wrzosek będzie walczył z debiutującym w formule MMA Bogdanem Stoicą. Zawodnik KSW może pochwalić się mianem rekordzisty wśród zawodników KSW pod względem sprzedaży biletów. Organizacja UFC podpisała kontrakt z brazylijską zawodniczką Ketlen Souza, która walczyła ostatnio dla Invicta FC, gdzie zdobyła pas mistrzowski w kategorii muszej kobiet. UFC z niecierpliwością czeka na jej debiut w organizacji. Fabricio Werdum, były mistrz wagi ciężkiej UFC, rozstał się z organizacją PFL na początku roku i obecnie planuje odpocząć od sportu. W trakcie 60-dniowego wyzwania udało mu się zredukować swoją wagę ze 122 kg i 22% tkanki tłuszczowej do 110 kg i 13% tkanki tłuszczowej. Brazylijczyk przyznał, że wyzwanie pozwoliło mu wyjść ze strefy komfortu. 60-dniowe wyzwanie wyciągnęło mnie ze strefy komfortu, aby stworzyć lepszą wersję mnie. Myślę, że ta nauka może mieć przełożenie na wszystkie obszary życia i posłużyć wszystkim ludziom. Mamy dziesiątki wymówek, aby nie zrobić pewnych rzeczy, ale jeśli z determinacją skupimy się na celu, możemy pokonać siebie i swoje ograniczenia. Najważniejsze w tym wszystkim jest uczucie spełnienia swojego marzenia. Ten moment, w którym myślisz, zrobiłem to. Z pomocą mojego zespołu, dzięki woli zwycięstwa, mogę to zrobić. I ty też możesz to zrobić. Dziękuję wszystkim za wsparcie i dobrą energię. Jeżeli podobał ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.